Max, jak już dzisiejszy dzień zakończymy, to chcę z tobą porozmawiać na temat kupna butów narciarskich. Moje pierwsze buty narciarskie to będą. Marcin, ale lato jest, chcesz rozmawiać o butach narciarskich teraz. Do zimy jeszcze trochę zostało. A już nie mogę doczekać. Ale no gdzie chcesz teraz na narty jechać? W Nowej Zelandii? Nie, ale dobra, tak czy siak, nie o tym mieliśmy rozmawiać. Po pracy. Słuchaj, wciąż mamy pewien problem komunikacyjny dotyczący naszego nowego układu IV, który jest w Anglii. Musimy wyjaśnić naszym widzom, dlaczego i w jaki sposób ten układ jest tak dobry. Wiem, że przygotowałeś się do tego i musimy to wyjaśnić. Dobrze, myślę, że najlepiej będzie, jak zacznę po prostu rysować. Tak, zdążyliśmy już Wam wytłumaczyć, jak działają nasze filtry cyfrowe, dlaczego są ważne, nie tylko w naszym dacu, ale w każdym dacu tego typu. Teraz skupimy się na trochę innej części. W wielu dacach, szczególnie w audio, wyjście jest prądowe. Ale teraz możecie się zapytać, przecież na wyjściu w Anglii nie specyfikujemy prądu, tylko napięcie, poziom napięcia. To wynika z tego powodu, że to napięcie jest tą wartością standaryzowaną i żeby wandla była kompatybilna, czy każde urządzenie, które używa tego typu daca, z urządzeniem, które potrzebuje właśnie napięcia na wejściu, to potrzebujemy pewnego układu. I do tej pory była pewna konkretna realizacja, która to robiła. Polecana do tego typu układu ESA9038, którego używamy. Natomiast zorientowaliśmy się, że to jest właśnie to wąskie gardło, jeśli chodzi o to, jak ten układ się zachowuje, więc zaprojektowaliśmy nowy układ, totalnie od zera, który będzie pozwalał na dobry przepływ tego prądu. Max, to wciąż nie jest to, co bym chciał uzyskać. Może możemy w jakiś sposób prostszy to pokazać? No, dobra, chyba mam pomysł. O, super. O, magia. No cóż, dobrze. To tak, jeśli chodzi o to porównanie właśnie, jak chcemy to wytłumaczyć. To jest właśnie ten stary układ. Jak widzicie, ten lejek ma bardzo wąskie gardło, które będzie ograniczał przepływ wody. Tak samo jak ten stary układ ogranicza przepływ dźwięku czy prądu w tym wypadku. To powoduje różnego rodzaju zniekształcenia i nie pozwala na uzyskanie pełnych możliwości daca, którego używamy. Z kolei to jest nasza nowa konstrukcja, która nie pozwala na, która jest po prostu dużo szersza i pozwala na dużo lepsze przekazanie dźwięku w dużo wierniejszy sposób. I można to pokazać na przykładzie, można po prostu pokazać, co się stanie, kiedy zaczniemy próbować przelewać przez to wodę. Tutaj, jak widzicie, aż się ulewa. Nie da się tej wody dobrze odprowadzić. Z kolei, kiedy weźmiemy nowy układ, i teraz, jak widzicie, woda nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby przepłynąć. Max, i to jest świetne wyjaśnienie. O. Tak samo jak się pojawiło, tak samo zniknęło. Magia. Dobrze. Magia chem. No to teraz to jest dobrze wytłumaczone, tak? Robota zrobiona. A! Jeszcze tak, jedna pamiętam. Rzecz. To jest tylko porównanie. To nie jest dokładny opis tego, jak ten układ działa. Jeżeli chcecie w sposób bardziej techniczny, precyzyjny, dokładnie, co zrobiliśmy, jak to się różni i dlaczego gra jak gra, dlaczego teraz jest nareszcie to spełnia nasze też własne oczekiwania, to możecie zajrzeć do naszych materiałów technicznych.